Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy Splinter Cell Double Agent. No i słuchajcie, jak pamiętacie, trafiliśmy ostatnio do zakładu karnego. Jesteś tam? Tu Jamie. Słuchaj stary, mam plan jak nas stąd wydostać. O ile chcesz się stąd wydostać. Bo tunel, który kopiesz od 6 miesięcy, nie nadaje się do tego. Słucham. No to dobrze. O co biega? Chcę zrobić po drodze małą zadymę. W tym czasie ty zrobisz to samo w bloku A. Gdzie? No wiesz, w tym bloku głównym, tam gdzie jest wieża. Otwórz drzwi do cel, a zrobi się niezła jatka. Lefferts i McCullers zrobią dokładnie to samo w blokach C i D. Oznacza to, że jeśli mnie zrobisz w balona, to sporo ludzi nagle zacznie cię szukać. Jasne. Lepiej, żeby tak było. A teraz zabieraj sprzęt i rusz tyłek do roboty. Czas trochę pohałasować. No i dobra, także moi drodzy, jak pamiętacie, musimy właśnie pomóc w ucieczce z więzienia Jamie'ego Washingtona. A, dobra, ja mogę przejść tutaj, mogę też... Aha, mogę się po prostu schować, tak? No ale to raczej nie zamierzam tego robić. Dobra, to co moi drodzy, przejdźmy przez tą dziurę. Ja muszę pomóc w ucieczce Jamie'ego Washingtona, tylko tak, bo niestety chyba nie mam dostępu... Nawet z nami nie grasz, spadaj. Nie ma chyba dostępu do obsatu, albo i mam, dobra, wytyczne, zobaczmy. Pomóż w ucieczce Jamie'ego Washingtona. Otwórz drzwi do cel i wznieć zamieszki. Nie zabijaj strażników, dostaj się do centralnej wieży bez złudzenia alarmu, pewnie tam jest. No dobra. Nie, nie oszukuję, zamknij się. Ten fiut oszukuje. Kurde, nie tędy, czekajcie, gdzie muszę iść teraz? Już po tobie. Poróżę, dobra. Jak średnio to cokolwiek widzę. Dobra. To lecimy, moi drodzy. To jest dosyć ciekawa misja, z tego co pamiętam, właśnie z tego względu, że będziemy uciekać z więzienia. Dobra, także przejdźmy sobie tędy. Okej, no i chyba zamieszki się już zaczęły, co? Coś tam słychać? Jakieś krzyki? Dobra. No z tą misją mam dosyć dużo wspomnień, muszę przyznać, bo ją chyba najczęściej przechodziłem, kiedy sobie grałem w Double Agent. Dobra, i my musimy udać się tam tędy raczej. No tam chyba nic nie ma, co? Nie, tam nawet się nie przedostaniemy jakoś logicznie. Dobra. To ci mogę śmiesznie, że samowi pozwoli obsad zachować. No ale dobra. Okej, tu musimy wyłamać otwór wentylacyjny. Dawaj sam, kroisz, kroisz ten otwór, dawaj, dawaj. Przecież zwykły nóż do masła da radę. Nie, to chyba nie jest dużo do masła. Nieważne. Dobra, lecimy. Mamy strażnika. Pamiętajmy, że mamy cel dodatkowy, żeby nie zabijać. Także spróbujemy to zrobić oczywiście. Fajnie, że są autosave'y, to naprawdę ułatwia, nie muszę co chwilę F5 klikać. Dobra, otwieramy klapetką, też nadzieję, że te autosave'y będą w miarę sensownie rozmieszczone. Jestem pewien, że to powinno być zamknięte. Okej, ostrożnie. Dobra, mamy go. Jak się tu dostałeś? Czekaj, poznaję cię! To dobrze. W takim razie wiesz, co się stanie, jeśli mi nie powiesz. Jest... jest tam. Kod. 1403. Taki sam jak kod do drzwi na dole. Wiem, że chłopaki byli dla ciebie niemili na wejściu, ale to nie jest rozwiązanie. Oddaj mi nóż. Okej, okej. Tylko uspokój się, a na pewno coś wymyślimy. Aha, czyli on już mi nic nie powie, ale dostaliśmy kod do drzwi. Także spoko, mam tylko nadzieję, że on się zapisał w obsacie, bo nie słuchałem. Czekajcie, dadę. Datka, o, jest, drzwi do celu da się. Aha, no dobra, dobra. 1403, kod do szafki z bronią, dobra. Okej, moi drodzy, to teraz tak, poużywajmy sobie jeszcze tych wszystkich rzeczy, komputerów i tak dalej. Może coś tu się interesującego dowiemy. System ochrony. Oho, o nie, ja tego nie lubię. Moment, o kurde. Czekajcie, tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj, dobra. Bo to normalnie dostaje szał, jak widzę te skaczące kuźne te cyferki. Od Michael Dworak do Simon Gillette, data 30 stycznia 2008, cholerny kod. No dobra, dobra, nie możesz spamiętać dwóch kodów naraz, rozumiem. Ustawiłem kod do drzwi na dole tak samo jak w szafce, 1403. Miejmy nadzieję, że jakiś podekscytowany więzień na to nie wpadnie i nie opróżni szafki. Jeśli tak się stanie, będzie na ciebie, rozumiesz? No i chyba tak się stanie. Dobra, tu jeszcze mamy coś. Obraz z kamer mogę sobie zerknąć.
No i jest zadyma faktycznie, dobra, nie będziemy tego jakoś bardzo długo oglądać. Nowy system zamków. Zobaczmy. Pewnie wszyscy zastanawiacie się, o co chodzi z tymi nowymi drzwiami. Już mówię, w czym rzecz. Wasze uniformy posiadają wbudowane chipy, automatycznie otwierające poszczególne zamki. Wtedy będziecie mogli przejść, ale bez odpowiednich ubrań nikomu innemu się to nie uda. To chyba dość proste. Dobra, chyba jeszcze jednego maila mamy. Brakujące krótkofalówki. Ledwo minęły pierwsze 3 dni, a już ginie nam sprzęt. Ktokolwiek zgubił lub zapodział 2 krótkofalówki z naszego posterunku, niech lepiej szybko je odnajdzie. Za przesłanie nowych egzemplarzy trzeba będzie potrącić z pensji. Okej. Dobra, także tutaj to tyle. Mówię, porozglądajmy się jeszcze tutaj. A, tu mogę wejść pod stół, ale bajer. Dobra, takie rzeczy to w tym. W czym? W Chaos Theory nie było. A nie, to czekajcie, tego to już używałem. Jak rozumiem, stąd nic nie zrobię, tak? No dobra. To co, moi drodzy, musimy użyć kodu. Wpisz hasło. Jak to się wpisuje? 1-4? Pod spacją. Nie! Nie tak chciałem, moment. 1-4-0. No kurde! Jaki wizgryki ja robię, wybaczcie. Moment, jeszcze raz. 1-4-0-3. No, Access Grant, dobra, dostęp przyznany, okej. To co, moi drodzy, bierzemy wszystko, co się da. Granaty dymne, ale tu chyba nic więcej nie ma, co? Same dymne granaty, no ale dobra, może się przydadzą. Nie wiem, co się zmieniło? Chyba niekoniecznie, dobra. Otwórz zamek, wyłam zamek. Może otwórz zamek, bo ten mnie tu usłyszy zaraz dziad. Dalej. Dobra, tak, dokładnie, dalej, szybciej. Dobra, otwórzmy cicho, żeby nie było przypału. Okej, podejrzewam, że za tym strażnikiem mam nie iść, pewnie musimy iść w dół. Jeszcze musimy przecież znaleźć nasz główny cel, czyli właśnie musimy jakoś te cele otworzyć, kurczę. Coś tu może leży interesującego? Chyba nie. Dobra. To chodźmy tędy. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę, mam nadzieję, że ja nie ominęłem jakiegoś mojego głównego właśnie podpunktu. Ale nie, my musimy w ogóle do innego bloku się przedostać, także... Także raczej nic nie ominąłem. Dobra, i teraz co? Wpisz hasło, to pewnie jest to samo. 1-4-0. Tak, bo mówisz, do tych samych drzwi na dole jest ten sam kod. Dobra, super, także jesteśmy. I teraz chwila. Oho! Kurde, cicho, cicho, cicho. No i dupa, no jakim cudem on mnie zauważył? Ja pierdzielę, ale siupa teraz, no. Nie chciałem tego ciała podnosić, weź mi rzuć to ciało w cholerę. Głupio wyszło. No ale trudno, jeszcze... Nie, no NSA do mnie zaufanie straciło, god damn it. Dobra. Otwórzmy zamek. Kurczę. Średnio wyszło, no ale trudno. Jeszcze nadrobimy. Nadrobimy to zaufanie, bo widzieliście, moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mamy 2 paski na dole. Co ja mam teraz zrobić właściwie? Mam tu przeczekać po prostu, czy jak? No i co ja mam teraz zrobić, co? To jest dobre pytanie. Ja tu ani nie przejdę, ani nic. No nie! My... Aha, i zginął. Ja nie, ale te... No nie, nie żartujcie, że odtąd! Ja pierdzielę! Co za idiotyzm, no. Serio? Serio? Cicho! Zamknij się, gościu. Dawaj mi tu kody. Jak cię tu dostałeś? Czekaj, poznaję cię! Dobra, dobra. W takim razie wiesz, co się stanie, jeśli mi nie powiesz. Dobra, ogłóżmy go, 1403, mamy ten kod. Ja pierdzielę. No to mnie zirytowało. Aha, no i teraz... No i nie mam tych kodów w ogóle. Ja pierdzielę, co za imbecylstwo, że tak powiem, bo to już... Nie, to jest jakaś porażka, naprawdę. No come on. Teraz będę musiał łamać te kody, dobra, trudno. Myślę, że na fabułę to jakoś nie wpłynie. Shit. Ale to jak ja miałem przejść tam po cichu? Nie czaję, może źle poszedłem w ogóle? Nie wiem. Nie wiem, co ja zrobiłem źle. Znaczy jakby no zabili mnie tak, ale dałem się wykryć, ale jak ja miałem się tam dać nie wykryć, to jest dobre pytanie. Bo naprawdę nie wiem.
Jak rozumiem, tutaj nie przejdę, bo tu jest to wejście na chipa, no dobra. O kurde, nie lubię takich misji. No ale dobra. A to jest też teraz właśnie dobre pytanie, jakie mam przejść tutaj po cichu. Bo on je zauważył niemalże od razu, ten koleś. No i co ja muszę tu zrobić właściwie? No bo tak, no przejdziemy sobie tutaj. Kurde, te autosave'y, one są strasznie oddalone od siebie, nie podoba mi się to. A mogę wpisać hasło, dobra. 1, 4, 0, 3, dobra. No i kurde, tam koleś stoi, no. Może ja mogę tego panelu użyć? Użyj komputera. I co się stanie, jak ja to kliknę właściwie? Wyłącz wykrywacz metalu. Dobra, no to wyłączmy. Dobra, tu 125. Ja nie widzę nigdzie tych statycznych, dobra. Cyk, cyk, dobra, okej. Wyłączyliśmy to chyba. Dobra. Ja pierdzielę, to komplikacje normalnie takie. Ale to jest strażnik cały czas, niedobrze. Kurczę. Nie widzę gdzie... Oho. Kurde, idzie tu, idzie tu. Nie widzę nic, no. Tak, nic tu nie ma, gościu. Surprise. Dobra, to ogłuszymy go za biurkiem. Ja pierdzielę, jakie tu trzeba dzikie taktyki robić. Powiem wam, że gra jest chyba jeszcze trudniejsza niż Teoria Chaosu. A najgorsze jest to, że w tej produkcji, w tej części Splinter Cella mamy do czynienia z o wiele bardziej dynamiczną rozgrywką, co zresztą widać, no ta gra jest bardziej oskryptowana i tak dalej. A, tu mogę światła wyłączyć po prostu. No w niczym mi to tak naprawdę nie pomoże, bo nie mam noktowizji. Dobra. I teraz tak... Co ja mam zrobić tutaj, to jest dobre pytanie. Jak ja mam przejść tędy? Ja patrzcie! Dobra. Oni się teraz przemieścili, a wcześniej nie chcieli się przemieścić. O kij chodzi? Nie wiem. Dobra, żeby nas nie zauważył, ale ja go spróbuję zaraz ogłuszyć. Kurde, a wcześniej oni się nie przemieszczali w ogóle. Teraz chyba też się nie przemieści. Ja muszę się dostać. Gdzie ja się muszę właściwie dostać? Kurde, ja bym go spróbował podejść jakoś od tyłu, ale to chyba nie wyjdzie, wiecie, już chyba lepiej. Au, 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 nie, nie, nie! Proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie! Nie, 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 fuck you! Ja pierdzielę, naprawdę mnie ten ogień spalił. Co to było? Dobra, mamy zapis. Ta, poradzę sobie. No nie, dobra. No, zabij mnie. Zrobimy to jeszcze raz. Mamy save'a, więc... Ja pierdzie... Ale drewniane jest jakieś to ubieranie, wam powiem. Nie. Poradzę sobie, tylko pytanie, co ja mam z tym gościem zrobić, bo on się tak z dupy będzie odwracać cały czas. No typie, jeśli ty mnie widzisz, to naprawdę. Podejdziemy pod schody. Dobra. On coś powie? Chyba niekoniecznie. Okej, okay. O, mają normalny wyraz twarzy, jaki chwytamy. A... Jestem na miejscu. Otwieraj drzwi do celu. Jeszcze nie mogę, no chwila, no jak mam otworzyć te drzwi? No muszę sobie tu poradzić, co jest z gośćmi, no moment. Otwieraj drzwi do celu, tak, bo co, ja jestem, kurde, jakieś... Jakieś co? Takie te, jak to major gada. Dobra, otwórzmy zamek. Mam nadzieję, że będzie bez problemu. Co innym gadają, bądź czujny, kto to gada? Nie wiem. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie wykryje. Dobra, tutaj jest czysto na razie. Kurde, powiem wam, trudna jest ta skradanka, żeby tak właśnie przekraść się. Jeszcze tu ten psiarz stoi. Dobra, ogłuszony, nie zauważył mnie.
Okej, użyjmy komputera i zobaczymy, czy to w tym PC-cie ja to muszę zrobić, czy jak. Dostęp zwykły, tu mam jakieś maile, co u diabła? Zobaczmy. Czy tylko ja dostałem szału, jak usłyszałem o konfiskacie broni w poprzednim tygodniu? Bill, znaleźliśmy pistolet, miał go jeden z więźniów. Naczelnik powinien był zarządzić automatyczne zamknięcie, to standardowa procedura, sprawdzałem. Okej, no ale nasza ucieczka jest trochę też planowana mimo wszystko, nie? Czyli w końcu Harry i Greg się pobili? Ta walka była skandaliczna, Harry i Greg po prostu zaczęli się okładać przed więźniami, głośno krzycząc. Szkoda, że nie słyszałeś tych gwizdów i owacji, mieli niezłą zabawę. W końcu Gary złapał Harry'ego za głowę i uderzył nim w szybę. Musieliśmy natychmiast zanieść go do ambulatorium z powodu skaleczeń. Nadal nikt nie wymienił szyby w tym oknie, więźniowie chichoczą za każdym razem, gdy obok niego przechodzą. Pomyśleć, że to my mamy ich uczyć dobrego zachowania. No, takie zachowanie to średnio. Dobra. Strzelba do rozpędzania tłumów, o. Okej. Dobra, to popodnośmy sobie te rzeczy wszystkie stąd. Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, to w tym momencie musimy się udać na górę. I mam nadzieję, że będę mógł otworzyć stąd w końcu te cele. Tak, tu mamy komputer chyba główny, co? Dobra, użyjmy komputera jeszcze. Co my tu mamy właściwie? Okej, otwórz wszystkie drzwi do cel. Okej, tu mamy. Tutaj, kurde, ciężko jest to znaleźć, powiem wam, w tym... Tutaj, okej, mamy to. Dobra, otwórz wszystkie drzwi. No i co? I się udało, okej. Drzwi otwarte. I co tu jeszcze? Jakiś dostęp zwykły, co my tu mamy? Obejrzyj obraz z kamery. Aha, czyli możemy sobie kamery pooglądać. Okej, no i faktycznie klepią się tam. Dobra, karabin do rozpędzania tłumów, jeszcze zobaczmy. Ważne. Uwaga, karabin rozpędzania tłumów znajdujący się w głównym pomieszczeniu ochrony został przetestowany i naprawiony. Jest w pełni sprawny. Tego typu broń wykorzystujemy tylko w ekstremalnych przypadkach. Wobec każdego, kto będzie z niej korzystać do innych celów, zostaną podjęte czynności dyscyplinarne. Dobra, gdzie? Nie chciałem menu. Dobra, chciałem z tego wyjść. Okej, no i dobra. To się udało. No tylko teraz pytanie, którędy ja mam uciec właściwie? Idź na dach. Właśnie idę w tamtym kierunku. Do zobaczenia na górze. Aha, na dach, tak? Czyli tutaj. Złam kod zamka. Tutaj kodu nie mamy, więc... Dobra, tu mamy 11. Ja pierdzielę, za dużo tych cyferek. Nie ogarniam, co się dzieje. A to żadna jest... O, jest, dobra, widzę. Okej, okay, to co, użyjemy sobie, moi drodzy, windy. Użyj windy i my jedziemy na górę, cyk, dobra. Kurde, powiem wam, że będę mieć tu problemy, bo jednak mimo wszystko im nowsza skradanka, tym bardziej przeciwnicy nas wykrywają i tak dalej. Jestem na dachu i rozumiem, że zaraz tu wejdziesz. Na wybrzeżu wszystko, naszą jedyną przeszkodą w drodze do wolności jest ten mur. No dobra, tylko czekajcie, ja muszę chyba przejść tędy, tak jak rozumiem. Zapomniałem ci powiedzieć. Co? Rzuć to! Chyba przyda mi się pomoc, Sam. Powiedziałem, rzuć to! Rzucam! Już rzucam! Tu mamy Jamie'ego. Dobra, udało się. Dzięki, koledze. Całkiem nieźle sobie radzisz. Jeśli nie masz dokąd iść, to znam kogoś, komu możesz się przydać. Oho, czyli chyba zabierze nas do tej grupy, co? Terrorystycznie. To pole bitwy! Jak my się stąd wydostaniemy? Poczekaj, Jamie, mam pewien pomysł. Śmigłowiec! Pewnie! Walić mury! Bierzemy go! Aha, czyli ja muszę wziąć... Teraz śmigłowiec mam wziąć, tak? O kurde, to... Moment, jak by to mamy zrobić? Chwila. Jakoś tędy, tak? Jak rozumiem. Dobra, mogę przejść tędy. Co ja tu mogę właściwie zrobić? No jedno wielkie... A, nie, tu jest drabina, dobra, nieważne. Okej, okay, czyli tak, no my musimy zajewać teraz ten śmigłowiec, spoko. Aha, zadanie wykonane. I co to już? Tyle? Misja zakończona? No bez kitu. Aha, okej. Okay. Pomóż wycieczce Jamie'ego, porwie helikopter stacji telewizyjnej. Ocal Jamie'ego z rąk strażników. Otóż widzę do celi znieść zamieszki, nie zabije strażników.
Ucieki nie włączając żadnego alarmu. O, to się udało. Dostał się do centralnej wieży bez budzenia alarmu, czyli wszystkie cele, moi drodzy, zaliczone. Super. Co my dostaliśmy? Granat OCP, no ale to przecież to już było chyba. A nieważne, kontynuuj. Statystyki skradania, 85%, no to dosyć dużo. Szybko nam ta misja poszła strasznie. Udane otwarcie wytrychy. A za co dostałem minus? Aha, za ogłuszonych przeciwników. No dobra, aha, i to jest mój jedyny minus w zasadzie za to wszystko tutaj. Liczba zdemaskowań, no dobra. To co, moi drodzy, kontynuuj. Mam nadzieję, że gra mi się nie skraszuje. No dobra, Sam, w czym rzecz? Mam kilku dobrych znajomych, nazywają siebie armią Johna Browna. Jedziemy się z nimi spotkać. I niestety gra mi się skraszowała, także... za chwilę się, moi drodzy, widzimy. Okej, moi drodzy, takie info na szybko, słuchajcie. Ja rozegrałem jeszcze kawałek następnej misji w tym odcinku, ale niestety okazuje się, moi drodzy, że jest taki glitch w tej grze, że nie da się zapisać postępu w trakcie misji, czyli postęp jakby w grze zapisuje nam się dopiero, kiedy daną misję ukończymy. Niestety jest taki błąd na... No po prostu jest taki błąd, że misja w połowie niby wyskakuje okienko, że jest zapisywanie, ale gra się nie zapisuje, ponieważ jest jakiś błąd z dyskiem twardym i po prostu gra się nie zapisuje w tym momencie. Gra zapisuje tylko misje, które ukończyliśmy i wtedy mamy odblokowane następne, więc moi drodzy... Chciałem wam tak tylko na koniec odcinka powiedzieć, że tutaj właśnie będziemy już sobie kończyć, nie będę wam pokazywać fragmentu kolejnej misji i będziemy od teraz robić tak, że niezależnie od tego, ile odcinek potrwa, czy 15 minut, czy 40 minut, 50, czy jeszcze jakiś inny czas, czy nawet 10 minut, moi drodzy, będziemy robić tylko i wyłącznie jedną misję na jeden odcinek, ponieważ... Mówię, jest błąd z tym zapisywaniem, nie da się tego obejść, bo naczytałem się trochę w gogolach i no niestety jest to błąd, którego obejść się właśnie nie da. Więc moi drodzy, trzeba będzie po prostu, wiecie, rozpoczynać każdą misję od nowa w następnym odcinku, bo właśnie zapisy z połowy misji na przykład nie działają, więc nie będę mógł skończyć odcinka w połowie misji, tylko będziemy musieli skończyć ją w całości i dopiero wtedy będę mógł zakończyć. Także takie małe info ode mnie, dlatego ten odcinek też jest trochę krótszy, ale mimo wszystko mam nadzieję, moi drodzy, że się wam podobało. W następnym odcinku zabierzemy się za kolejną misję, gdzie trafimy do... tej głównej siedziby grupy terrorystycznej JBA. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się być może jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku ze Splinter Cell Double Agent, gdzie to właśnie będziemy infiltrować placówkę JBA. Na razie!